Dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejnym vlogu, tym razem już bardziej aktualnym. Dzisiaj zabrałam Was ze sobą do mojego miasta rodzinnego, do Dąbrowy, ponieważ przyjechaliśmy tutaj po pierwsze, żeby spędzić czas ze znajomymi, z którymi dawno nie mieliśmy okazji być, się spotkać, a których chcielibyśmy zobaczyć na naszym weselu, więc wręczyliśmy im zaproszenia i też podjechaliśmy do cukierni, żeby odebrać taki pakiet degustacyjny z różnymi smakami tortów, bo jeszcze nie do końca zdecydowaliśmy, jaki tort chcemy. Na pewno cieszymy się, że jest możliwość zamówienia tortu bezglutenowego ze względu na mojego Pawła, ale tortu, smaku tortu jeszcze nie wybraliśmy, więc pojechaliśmy do Łaz, bo właśnie w Łazach jest tak jakby oddział tej cukierni, a generalnie cukiernia ma siedzibę w Zawierciu i właśnie oni współpracują z naszą salą weselną, więc ze względu na to też nie będziemy płacić za dostarczenie tortu na salę. Także będziemy razem z Wami wspólnie testować. Jest strasznie dużo tych smaków, więc nie wiem, czy podołam. Może mi Paweł coś pomoże. No, ale zobaczymy. Także kawka gotowa, więc zasiadamy i próbujemy tych dobroci. Jaki duży, o matko! Teraz musisz jak Makłowicz. Coś tam zachrupało w ogóle. To chrupie. To jest jakaś warstwa chrupiąca, co mi się bardzo podoba. I tu są też wiśnie. Ja za wiśniami nie przepadam. Ogólnie. Dałam je trochę za czekoladowe i za słodkie. W sensie ja generalnie nie przypadam za czekoladowymi ciastami. No, jest czekoladowy, słodki, pyszny, chrupiący, ale nie dla mnie. Nie powiedziałabym, że jest jakiś mega orzeźwiający, ale jest właśnie taki lekki, nie za słodki, co mi bardzo odpowiada. Orzechowy i też te orzeszki tak fajnie chrupią. Bo tu jest też jakiś owoc, ale nie wiem, to są chyba maliny? Albo nie, chyba też wiśnia. Wymieniłabym smak owocu na inny niż wiśnia. Next! To jest mój smak. W sensie jest lekki, nie za słodki. Dobra, ale nie za słodki, czyli typowy tekst na weselach. I jest orzeźwiający przez maliny. Ale z kolei w tym mi brakuje tej chrupkości. Nie, myślałem, że już będzie kandydat. No, znaczy jest to kandydat. Jest to kandydat, bo jest taki... No właśnie, nie za słodki, nie za ciężki, więc taki, myślę, że uniwersalny będzie. Super, że jest mango, ale moim zdaniem jest go tak za mało. Tego w ogóle nie czuć. W sensie, on jest tak słodki ten tort i tak czekoladowy, że tego mango prawie w ogóle nie czuć. Jak dla mnie. Jakby, ale... I tak jest lepszy od tego pierwszego Chicago, bo tam w ogóle było za mało tego owoca. A ta żelka mango jest smaczna. To jest... Czekaj. To jest ta żelka mango. Ale czekolada i tak zabija. No zabija trochę to mango, nie? Ale nadal jakby też jest fajna ta chrupkość dodana tutaj. Więc w tych czekoladowych jest fajnie, że jest ten czynnik chrupiący. Nie ma efektu. Wow. Co oznacza? Next. Ale śmiesznie. Czemu? Bo on jest właśnie typowo cytrynowy.
W sensie jak zjem, to czuję cytrynę, ale nie wiem, czy lubię to uczucie. Bo on jest cytrynowy. I jeszcze ta warstwa tutaj, ona jest z kokosem. I jak zjesz, to czujesz cytrynę, a zaraz potem pojawia się kokos. A to, ta owocowa warstwa, która chyba jest jagodą, to tego w ogóle nie czuć. Na przykład dla kogoś, kto nie przepada za takim standardowym słodkim tortem, czyli tylko woli na przykład bardziej kwaskowate, takie orzeźwiające, to jest spoko. No, jest taki inny. To jest dla mnie idealny tort na słodko. Jest przepyszny. Jest przepyszny, jest właśnie chałwa z praliną i to powoduje takie... Jakby to powiedzieć, no jest taki aksamitny i słodki, ale nie za słodki. To jest dla mnie taka alternatywa dla czekoladowego. W sensie ja bym na pewno nie zjadła całego kawałka czekoladowego tortu, a ten bym zjadła z przyjemnością, jeśli miałabym ochotę na coś słodkiego. Co to jest? To jest chałwa. Tak, która się zaczęła chałwa z praliną. Ale to jest taka prawdziwa chałwa. Nie sztuczna, nie podrabiana chałwa. Ona się zaczęła tutaj rozpuszczać. Ojej. No i troszkę. Dać ci? Czyli na równi z ex aequo z białą czekoladą z malinami. Ale moim zdaniem ten jest nawet bardziej taki wyrazisty niż biała czekolada z malinami. Tylko, że w tej tak troszeczkę brakuje mi czegoś orzeźwiającego w tej chałwie z malinami, z praliną. Chałwa z praliną. Jakby właśnie jakiegoś owocu mi w tej brakuje, ale jest bardzo dobry. Nie jestem przekonana. Przecież ja myślałam, że będzie bardziej taki orzechowy, w sensie, że będzie na przykład jakiś akcent słonawy, żeby to przełamać czymś. A on nie jest tak intensywny. Chyba to jest jakaś brzoskwinia. Tak, to jest jakaś brzoskwinia, która powoduje, że to masło orzechowe nie jest takie wyraziste, a jednocześnie ta brzoskwinia nie jest przełamaniem orzeźwiającym, tylko ta brzoskwinia jest jeszcze słodka do tego. Ja bym chyba to zmieniła. Aczkolwiek dla fanów masła orzechowego to może być naprawdę dobra propozycja. Aczkolwiek nie wiem, czy bym się zdecydowała na tort orzechowy na ślub. Bo orzechy... Często ludzie nie mogą jeść orzechów. Ty też nie możesz jeść orzechów. O. Więc to jest za bardzo ryzykowne brać tort orzechowy na ślub. Chyba, że młoda para wie, że na pewno większość osób może zjeść. No to spoko. Aczkolwiek jem, więc jest dobry. Nie no, ogólnie jest dobry, ale... Ale next. Bardzo dobry. Aczkolwiek chyba byłabym trochę bardziej za tamtym, za białą czekoladą z malinami, bo... No wolę po prostu białą czekoladę niż śmietanę, a ten jest... śmietanowy z owocami sezonowymi, więc gdybym miała wybierać, to bym chciała białą czekoladę już. Co tym razem? Jest naprawdę pyszny. I teraz widzę już ale gdzieś linka będzie, jak usłyszałam. No bo chciałam spróbować. Jedząca kamera. Widzę już zależność, mianowicie, że bardziej mi smakują te żelki owocowe, bo to jest żelka malinowa, czyli tutaj nie ma malin, takich malin, całych malin, tylko jest jakby taka galaretka, jakby taki mus w postaci stałej owocowej i to mi bardziej smakuje. Bo ja generalnie nie wiem, o co ze mną nie tak, ale nie lubię konsystencji owoców całych. Na przykład jak jem dżem z czegoś, to nie lubię, jak owoce są w środku w tym dżemie. Więc to jest chyba to, że mi smakuje ta żelka malinowa. I tutaj znowu fajny jest ten kokos. W
Tylko pytanie, czy znowu kokos chyba nie jest zbyt uniwersalnym. Czemu? No bo dużo osób chyba nie lubi kokosa. Mhm. Więc nie wiem w sumie. Kurde, teraz tak myślę, że jestem mega wybredna, ale ja bym połączyła tą chałwę z praliną z na przykład z żelką malinową. To był dla mnie tort idealny chyba. Kurde. Dlaczego wszystkie czekoladowe mają coś chrupiącego? To mi się mega podoba. I mają to tutaj... Mają to tylko te nurty czekoladowe. A szkoda. No jak się domyślacie, po tym co mówiłam wcześniej, ja za czekoladowym tortem nie do końca przepadam. W sensie po prostu jest dla mnie za słodki. Co nie oznacza, że nie jest dobry, bo jest przepyszny, ale jest po prostu dla mnie za słodki. Ja się biorę jedną łyżeczkę i już jestem tak zasłodzona, że nie jestem w stanie po prostu zjeść całego kawałka, więc bez sensu. Ale jak ktoś lubi czekoladę, to będzie po prostu w niebie, serio, bo jest no na maksa czekoladowy i to nie jest taka czekolada, że czuć, że jest jakaś tam, nie wiem, sztusza, tylko po prostu jest pysznie czekoladowy i jest wilgotny. Więc jak lubicie czekoladkę, to jest bajka. Kokosowy z żelką malinową, śmietanowy z owocami, orzechowy też jest bardzo spoko, biała czekolada z malinami, chałwa z praliną. Zdecydowanie chałwa z praliną jest przepyszny. I w sumie to są moi kandydaci. Jeszcze pewnie będzie próbować moja mama z siostrą, bo zostawiamy je tutaj właśnie w domu, te kawałeczki. Także też przetestują i dadzą nam znać. A teraz musimy się już zbierać do sklepu, bo jutro jest wszystko pozamykane, a poza tym jeszcze zaraz za godzinkę mają przyjść znajomi, więc chcę zrobić jakąś sałatkę albo cokolwiek na kolację. Także do potem. Dzień doberek, mamy kolejny dzień. Wczoraj zaczęliśmy nagrywać degustację tortów, ale no i poszliśmy właśnie do sklepu po jakieś tam przekąski dla znajomych, ale już się wpadliśmy w wir tych przygotowań. Zrobiłam sałatkę, w sumie to dwie sałatki, takie bagietki czosnkowe. No i jak przyszli znajomi, to już totalnie zapomnieliśmy o jakimkolwiek nagrywaniu. Bardzo dawno się z nimi nie widzieliśmy i przyszli o 20, a wyszli około 1 w nocy. Także przypuszczam, że jakby Paweł nie miał dzisiaj rano do pracy, to byśmy przegadali po prostu całą noc. Także szaleństwo. Co dzisiaj? Dzisiaj muszę się ogarnąć. Chcę zrobić sobie jakiś taki szybki make-up, aczkolwiek bardzo możliwe, że się rozgadam, bo idziemy na grilla. Mam przygotowane mięso do szaszłyków. Tylko kurde, nie wiem, czy kupiłam wykałaczki do tych szaszłyków, więc muszę sprawdzić, ale chyba nie kupiłam, mam tylko takie króciutkie. Więc nie wiem, będę musiała coś wykombinować, możliwe, że zrobię po prostu sałatkę z nimi. Nie wiem jeszcze. Więc zabieramy się za to. Jako podkładów użyję sobie mieszanki dwóch, bo mam na sobie teraz samoopalacz. Nie wiem, czy to jest widoczne, ale wydaje mi się, że tak. Mam samoopalacz, więc moja szyja i dekolcie i dłonie, głównie dłonie w sumie są trochę ciemniejsze od twarzy. Dłonie też już się trochę zmyły. O, tutaj będzie widać różnicę, bo dłonie zawsze się najszybciej zmywają, a dekolt i szyja trudniej się opala. Nie wiem, czy to tak macie, jak używacie samoopalacza, że dekolt i szyja musicie nałożyć trochę więcej, żeby w ogóle cokolwiek było widać, więc wymieszam sobie właśnie tą bekę. Nie ma już tego, w ogóle nie ma już marki. To jest bardzo smutne, bo beka była świetną marką. No ale nie wiem dlaczego, nie wiem jaki był powód zamknięcia, w każdym razie już nie istnieje. Mieszam ten podkład z podkładem od Charlotte. Mam go w bardzo jasnym odcieniu, więc wymieszam te dwa i myślę, że będzie spoko połączenie. Teraz będzie chyba ok. Będę się patrzyła w podgląd, bo nie mam gdzie sobie w sumie tutaj lusterka postawić, także tutaj będę się patrzyła. Na ustach mam błyszczyk z Golden Rose. Ja już Wam mówiłam jakiś czas temu, że jeżeli ja nie mam nic na ustach, żadnego błyszczyku, to po prostu je gryzę.
bez opamiętania, więc muszę mieć cały czas coś na tych ustach, czy to jest jakiś błyszczyk, czy to jest pomadka. W sumie nawet lepiej, jeżeli mam pomadkę na ustach, a nie błyszczyk, bo błyszczyk się, wiadomo, szybciej zjada, szybciej się ściera, a pomadka jednak jest dłużej na tych ustach i jest większe prawdopodobieństwo, że nie będę ich gryzła. O, nieskromnie powiem, że dobrze dobrałam ten kolor, nawet bardzo dobrze bym powiedziała. I w ogóle ten podkład z Becky jest naprawdę bardzo fajny. Jeżeli uda Wam się jeszcze w jakiś sposób go dorwać, to bardzo polecam. To jest, jak to się nazywa? Ultimate Coverage od Becky właśnie. No, także co? Korektor jakiś by się przydał. Ten z L'Oreala Infallible już totalnie zużywam i po prostu staram się jakoś wydobyć ostatki dosłownie tego produktu. Bardzo go lubię i na pewno kupię następny. Ten produkt jest w ogóle nazywany na takim YouTubie Beauty jako zamiennik Tarte Shape Tape, tego korektora słynnego, więc naprawdę warto go przetestować. Co prawda, jeżeli macie bardzo suchą okolicę pod okiem, to nie radzę, ale na przykład na jakieś zmiany, żeby coś przykamuflować, jakieś niedoskonałości na twarzy, jak najbardziej się nada. Jeżeli chcecie sobie rozjaśnić tylko tą okolicę pod okiem delikatnie, to wtedy, czy na przykład tutaj wykonturować, wymodelować w jakiś sposób tą okolicę, to możecie sobie pozwolić na jaśniejszy korektor, ale jeżeli chcecie już przejechać sobie na dalsze sfery, strefy twarzy, to nie może być za jasne, bo będzie panda i będzie to wyglądało po prostu dziwnie. To samo tyczy się korektora, którego używacie na przykład na niedoskonałość. Przykładowo, jeżeli ja tutaj mam niedoskonałość i chciałabym użyć tego korektora, którego użyłam pod oko na tą niedoskonałość, to nie mogę tego zrobić, bo wtedy będzie się odznaczać tutaj jasny punkt. Musiałabym mieć osobny korektor w kolorze podkładu, żeby tą niedoskonałość zakamuflować. Nakładam go też na powieki jako bazę pod cienie. Może się wykonturujmy na mokro. Nadszedł ten moment, słuchajcie, kiedy wykańczam ten oto produkt z Essence. To jest ten Mousse Makeup Soft Touch, którego używałam jako bronzera już od, nie pamiętam jakiego czasu, ale bardzo dawna i właśnie go wykończyłam, a w zasadzie teraz przy Was to zrobię. Ciekawa jestem, czy ktoś z mojego polecenia tutaj wypróbował ten produkt właśnie jako bronzer w kremie. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że Wam się sprawdzał. Pamiętajcie, że miejsce konturowania jest inne dla każdej z nas, bo nie ma twarzy uniwersalnych, nie ma kształtu twarzy uniwersalnego, więc to miejsce konturowania, to miejsce nakładania bronzera będzie inne. Może być zbliżone, jeżeli na przykład zależy Wam na takim samym efekcie, ale no nie ma jakby takiej uniwersalnej techniki. I bardziej to wklepuję, widzicie, niż rozcieram. Polecam właśnie w ten sposób sobie nakładać ten bronzer, bo jeżeli byśmy rozcierali, to możemy sobie naruszyć podkład, który jest pod spodem. Jest to najbardziej taka trwała metoda. To jest po prostu hit dla mnie. Ten produkt to jest dla mnie totalny hit i po prostu must have. Naprawdę wygląda tak pięknie, tak naturalnie i tak łatwo się go rozprowadza, że aż niemożliwe, że jeszcze nie wszyscy, wszystkie wizerzytki o nim nie mówią, naprawdę. Każda z nas, oprócz tego, że ma swój tam kształt twarzy, to ma inny... To ma niesymetryczną twarz. Słuchajcie, nie ma na świecie, przynajmniej ja nie wiem, czy istnieją na świecie, symetryczne twarze kobiece. Moja prawa strona twarzy jest inna niż lewa strona twarzy. I mam na przykład większy problem z konturowaniem właśnie mojej prawej strony, bo z lewą nie mam problemu. Ta kość jarzmowa tutaj się inaczej układa, ten policzek, i jakoś tak inaczej to wygląda. Jestem ciekawa, czy Wy też to zauważacie. Często tutaj nos jest inny po prawej, a po lewej stronie. To, co mi zostało na pędzelku, mogę sobie dać tutaj.
Tylko musimy pamiętać, żeby to zrobić tak naprawdę dokładnie pomiędzy tutaj włosami, nasadą włosów, żeby tam nie było żadnych przestrzeni dziwnych. Wiecie, ja muszę otworzyć okno, bo jest mi już gorąco w tej bluzie. I jeszcze róż. Dodałabym róż i to już był mój makijaż taki na szybko tak naprawdę. Ale jak mam czas i jak już tych rzęs mam coraz mniej, to sobie też nakładam jakieś cienie. Jeśli chodzi o róż do policzków, to ja uwielbiam ten z Inglota. To jest róż z kolekcji z Jennifer Lopez. Jej już nie ma, więc no nie wiem, gdzie można go dostać. Być może jakoś Wam się uda. Ja go używam, bo chcę, no bo chcę go zużyć, nie chcę, żeby się gdzieś tam kurzył, a jest bardzo ładny, ma taki pomarańczowy odcień. I też zwróćcie uwagę na to, że ja nakładam ten róż, zanim przypudrowuję twarz. Ten efekt mi się bardziej podoba, mam wrażenie, że jest większa pigmentacja i ten róż lepiej się trzyma twarzy. Uśmiecham się i nakładam go delikatnie na bronzer i powyżej. I tutaj aż tak blisko oka. W to miejsce w sumie, gdzie nakłada się rozświetlacz, też tutaj nakładam róż. I wiecie co, ja teraz bez różu nie mogę żyć, naprawdę. Jestem tak uzależniona od tego kosmetyku, o ile pamiętam, że w gimnazjum, w liceum totalnie dla mnie róż nie istniał, nie musiałam go używać. Byłam zakochana w bronzerze, pamiętam. Tak teraz... No powiedzcie, że lepiej z różem to wszystko wygląda. No przyznajcie, że od razu się robi twarz taka żywa, taka... I wiecie co, ja sobie nałożę puder tylko tutaj pod oko, bo żeby sobie utrwalić korektor, ale nie będę sobie przypodrowywać całej twarzy, bo nie mam takiej potrzeby. Nałożyłam sobie podkłady, które są zastygające i mają matowe wykończenie, więc nie chcę dodatkowo jeszcze nakładać sobie pudru, żeby robić sobie kolejną warstwę makijażu. Ja po prostu nie widzę w tym sensu. Wolę wybrać podkład, który jest matujący, niż nakładać nie wiadomo ile pudru, po prostu. Słuchajcie, brwi. Brwi to będzie ekspresowa sprawa, bo nakładam po prostu żel z kolorem i to jest produkt, który już nie ma żadnej nazwy, tak często go używam. Jest to żel z Eveline mascara do brwi i tyle. W kolorze 01. Używam jej praktycznie codziennie i nie używam nic innego, bo ten efekt jest dla mnie już satysfakcjonujący. Zobaczycie, jak wygląda porównanie prawej i lewej strony. No i zobaczcie. Niby to jest taka niewielka różnica, ale moim zdaniem jest wystarczająca i to już naprawdę na takiej, i to już zdecydowanie do takiego makijażu dziennego jak najbardziej mi wystarcza. Jeżeli robię mocniejsze smoki, czasami podkreślam je jakąś pomadą jeszcze, ale na co dzień to jest dla mnie efekt totalnie wystarczający. Wezmę sobie taki brąz właśnie o nazwie Mocha i zaznaczę załamanie powieki. Nałożyłam też odrobinkę cienia na linię dolną i możecie zobaczyć, że wtedy jest to podkreślenie, ta powieka wymodelowana tak w pełni. Jestem ready, dopijam kaweczkę i zabieram Was do kuchni, bo zrobię te szaszłyko, sałatkę, bo nie wiem, czy mam wykołaczki. A zbliżę Was do siebie, pokażę, jak ten makijaż wygląda z bliska. A żeby sobie umilić tą jakże wymagającą czynność, jaką jest krojenie mięsa i warzyw, wezmę sobie serniczka. To jest serniczek gotowany z piekarni cukierni Hertz. Jeżeli macie w swoim mieście, to mega polecam. Słuchajcie, tutaj mam kurczaka, tutaj mam paprykę i cukinię i do tego kurczaka dodam sobie oliwy, oliwy z oliwek, no dobra, to będę mówiła po kolei. Wszystko robię na oko, od razu mówię, nie jestem człowiekiem, który potrafi mierzyć jakiejkolwiek ilości. Sos sojowy. Miód.
dałam tak gdzieś z dwie łyżki, takie pełne stołowe. Musztarda, dla mnie miód i musztarda to jest po prostu idealne połączenie. Kocham, kocham, kocham nad życie. I jeszcze dorzucę do tego taki sos do mięsa wykonany przez moją teściową, mamę Pawła. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co w tym jest. Nie, serio, nie mam pojęcia, co w tym jest, ale, ale na pewno będzie smaczne. Nie mam pojęcia z czego i było po prostu podpisane sos do mięs, więc dodaję do mięsa. Teoretycznie mięso powinno być w tej marynacie no całą noc, żeby tak fajnie przeszło, wiecie. No ale nie będzie całą noc, będzie przez godzinę lub dwie. Jeśli chodzi o warzywa, to daję sobie właśnie oliwę. Sól. Takie, wiecie, podstawowe, akurat do warzyw to takie podstawowe tylko przyprawy. Dam jeszcze, co jeszcze dam? Może paprykę słodką. I chciałabym jeszcze do tych warzyw dorzucić ser halloumi. Moja siostra mówiła mi wiele razy, że ser halloumi jest idealny na grilla, więc jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. I zamiast szaszłyków wyjdzie takie połączenie. Znalazłam też bagietkę czosnkową, teoretycznie do zrobienia w piekarniku, ale myślę, że na grillu też będzie pyszna. Także to jest mój zestaw na teraz. Na ten moment ja już uciekam, muszę jeszcze się przebrać i wypisać zaproszenie, bo na grillu będą jeszcze osoby, które chcemy zaprosić na wesele. Także muszę te dwie rzeczy ogarnąć i muszę się jakoś tam przetransportować na miejsce spotkania. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się, myślę, że jeszcze w tym samym vlogu, choć może w następnym. Jeszcze nie wiem, chciałabym dla Was nagrać Denka, produkty, które zużyłam, bo trzymam dla Was specjalnie całą siatę po prostu śmieci, pudełek zużytych po produktach i większość bardzo polecam, więc chciałabym to nagrać jak najszybciej, zobaczę jeszcze kiedy, więc na ten moment do zobaczenia.